Obecnie wszystko musi być smart. Smartfon, smart samochód, smart dom i częścią takiego smart domu jest smart oświetlenie. I właśnie dlatego przyjrzymy się dzisiaj Philips Hue trzeciej generacji. Zobaczmy, czy nasz dom możemy oświetlić takim smart oświetleniem. Chodźcie, pomalujmy swój świat na żółto i na niebiesko światłem. Do testów otrzymałem zestaw startowy Hue White and Color Ambience, który pozwoli nam wkroczyć w świat inteligentnego oświetlenia. W skład tej paczki wchodzą trzy żarówki z gwintem E27, które pozwalają wybrać jeden z aż 16 milionów kolorów. Dokładniejsze parametry żarówek właśnie możecie zobaczyć na ekranie, więc jeśli to coś, co Was ciekawi, spauzujcie sobie na chwilkę. Kolejną częścią zestawu jest mostek, który jest mózgiem całego smart oświetlenia. Bez tego małego pudełeczka będziecie mieli w domu tylko drogie żarówki. Na szczęście jeden mostek wystarczy do obsługi nawet 50 źródeł światła. Ostatnią częścią zestawu jest ściemniacz. Ogromną zaletą Philips Hue jest jego prostota. Żeby zacząć zabawę, wystarczy, że wkręcicie żarówki, nie zapomnijcie na stałe włączyć im zasilania, podłączycie mostek do swojego routera, pobierzecie darmową aplikację od Philipsa, postąpicie zgodnie z instrukcjami na ekranie i proszę, wasz dom stał się już trochę bardziej smart. Zatem włączmy aplikację Hue, dzięki której skorzystamy z całej inteligencji naszego nowego oświetlenia. Aplikacja jest dobrze wykonana, ale wymaga trochę nauki, gdyż symbole nie są na pierwszy rzut oka oczywiste. Pierwsza zakładka apki pokazuje nam podział żarówek na pokoje. Stąd możemy zmienić w pomieszczeniu kolory, wybierając jedną z, tak jak wspomniałem, aż 16 milionów barw. Możemy zdecydować się na skorzystanie tylko z bieli o wybranej temperaturze lub czterech receptur. Jeśli wrócimy do pierwszej zakładki, to w danym pomieszczeniu możemy także zmienić jasność naszego oświetlenia. Otwierając pomieszczenie, można sterować każdą żarówką z osobna, czy też skorzystać ze scen. Sceny to takie presety, przygotowane na przykład do koncentracji, czy też do udawania widoków jak sawanna czy zorza polarna. Możemy oczywiście stworzyć swoją scenę, co pozwoli nam szybko wybrać ulubione ustawienie. Kolejna zakładka w głównym menu pozwala na ustawienie, nazwijmy to, smart funkcji. Możemy ustawić, że światła się włączą lub wyłączą na podstawie naszej lokalizacji. Niestety ta opcja wspiera tylko jedną osobę, więc jeżeli macie więcej domowników, no to cóż, nie przyda się. Włączyć sobie coś na kształt budzika, który powoli będzie rozświetlał pokój, albo przygaszać światło o wybranej godzinie, żeby szykować się do spania. Są też inne opcje, jak na przykład minutnik, który po czasie zamiga naszymi światłami. Następna zakładka pozwoli nam zalogować się do serwisu Hue, czy poznać lepiej ten świat, żarówek Hue. Natomiast na końcu mamy ustawienia, w których skonfigurujemy nasz mostek, żarówki, inne oświetlenia, czy zaktualizujemy nasz sprzęt. Tak, żarówki trzeba aktualizować obecnie. Przed Philips Hue nie korzystałem z żadnego smart oświetlenia. Muszę przyznać, że The Hue przekonało mnie do tej formy rozświetlania swojego mieszkania. Możliwość sterowania oświetleniem z ekranu smartfona jest niesamowicie wygodna. Wybór różnych kolorów pozwala zmienić atmosferę w naszym domu. A ten, kto nie gasił światła, leżąc już w swoim cieplutkim łóżeczku, po prostu nie ruszając się z niego, ten nie zna życia. Ponadto Hue możemy sterować, będąc poza domem. Po co? Chociażby po to, żeby udawać, symulować, że ktoś jest w domu podczas naszego wyjazdu. A jeśli macie telewizor Philipsa z technologią Ambilight, to możecie połączyć go z waszym Hue, żeby cały pokój dopasował się do ekranu. Ogromnym plusem jest otwartość Hue. Systemy oświetlenia od Philipsa dogadają się z Siri, If This Then That, czy tak jak już pokazywałem w jednym z poprzednich filmów, z Google Home. 20 lat temu takie smart oświetlenie było tożsame z ogromnym luksusem. A co jeśli padł Wam telefon? Jak teraz sterować oświetleniem? No cóż, w zestawie dostępny jest również ściemniacz, który pozwoli nam włączać, wyłączać, ściemniać, rozjaśniać, czy wybrać jedną z zaprogramowanych scen. Sam ściemniacz jest trzymany na magnesach do obudowy, więc możemy z niego korzystać jak z pilota, a tą obudowę możemy przykleić albo przywiercić, jeżeli tak chcemy, do ściany, żeby udawało po prostu taki włącznik. W portfolio Philipsa znajdziemy też inne żarówki, na przykład takie, które mają tylko barwę białą, albo paski LED, które nie są żarówkami. I tutaj dochodzimy też do lamp, bo Hue to też zestawy lamp. Na przykład taki oto Hue Iris, który nie będzie po prostu źródłem światła, ale wprowadzi klimat w naszym domu czy mieszkaniu. Wcześniej wspominałem o otwartości Philipsa. Dotyczy to również aplikacji, bo możecie nawet pobrać sobie apkę, która będzie migała oświetleniem w rytm muzyki. Takie domowe disco. Barierą nie do przeskoczenia dla niektórych może być cena tego systemu oświetlenia od Philipsa. No cóż, Hue nie jest tanim systemem, ale muszę Wam powiedzieć, że przez ten czas ta prostota instalacji, korzystania, jakość wykonania, jakość kolorów i po prostu całość, jak to świetnie działa i współgra ze sobą, przekonało mnie, że ten system jest wart swojej ceny. Więc jeżeli interesuje Was smart oświetlenie
i możecie sobie pozwolić na taki wydatek, to serio, Philips Hue jest dobrym wyborem. Poza tym mamy różne zestawy, albo możemy kupić żarówki, czy mostki, czy ściemniacze osobno, żeby dobrać zestaw pod swój dom. A co wy myślicie o takim smart oświetleniu? Czy korzystacie z niego, a może chcecie zacząć korzystać? Dajcie znać w komentarzach. A przy okazji, jak już będziecie tam na dole, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, jeśli tego nie robicie, i tak dalej. Pamiętajcie, kliknijcie też dzwoneczek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!